O co chodzi z tym odpuszczeniem i dlaczego jest to takie ważne? Cześć, mam na imię Milena i od 12 lat interesuję się i zajmuję się rozwojem osobistym i manifestacją. Dzisiaj przychodzę tutaj, żeby powiedzieć ci o odpuszczeniu, o tym jak ważne jest to w manifestacji, ale także po prostu w naszym codziennym życiu, kiedy chcemy osiągać swoje cele, kiedy chcemy czuć się dobrze i kiedy chcemy mieć spokojną głowę. Jeśli kiedykolwiek. Interesowałaś się manifestacją? To na pewno słyszałaś taki zwrot: odpuść, wtedy wszystko do ciebie przyjdzie. Ale co to właśnie znaczy to odpuszczenie? Na czym to polega i dlaczego nie jest to takie łatwe? Oczywistym jest, że lubimy mieć kontrolę, kontrolę nad swoim życiem, nad tym, jak ono wygląda, co osiągamy i kiedy manifestujemy, wydaje nam się, że musimy właśnie to wszystko planować i mieć dokładnie całą wizję. A kiedy coś idzie nie tak, to wpadamy w panikę, bo my przecież planowaliśmy, że będzie to tak wyglądać. To się nie udaje, no i zaczynamy się nakręcać. I właśnie tutaj powinna nam się zapalić taka lampka, że okej, okay, uspokój się, czas na odpuszczenie. I błędne jest przekonanie, żeby po prostu zapomnieć o tym. Nie da się zapomnieć o tym, czego pragniemy, co chcemy mieć, ale czasami możemy trochę te nasze plany skorygować. I podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że jesteś teraz bez pracy i. Chcesz znaleźć jakieś dobre miejsce pracy, gdzie będziesz czuć się dobrze, gdzie będziesz dobrze zarabiać i masz taką wizję tego miejsca. Nagle widzisz ogłoszenie i sobie myślisz, okej, okay, to jest to, to będzie to miejsce dla mnie, muszę się tam dostać do pracy, muszą mnie przyjąć, to będzie moje być lub nie być. No i skupiasz się na tym, manifestujesz, przygotowujesz się do tego, żeby właśnie zostać wybranym do rozmowy rekrutacyjnej. No i wtedy um, zaczynasz analizować to aż nadto. Wysłałaś zgłoszenie, wysłałaś CV, czekasz na odpowiedź, tej odpowiedzi nie ma, zaczynasz się martwić, mówisz sobie, że no dobra, no to co? No to jestem beznadziejna i nie uda mi się, co teraz? I właśnie w ten sposób, i w tym momencie zaczynasz siebie sabotować. I nie chodzi o to, że ty nagle stwierdzisz: A z wisami to nie chcę już tej pracy, w ogóle mam to gdzieś. Tylko pomyśl sobie w taki sposób, że ty jesteś wartościowa, jesteś super osobą, masz świetne kwalifikacje do tego, żeby po prostu mieć pracę, która będzie najlepsza dla ciebie. I wtedy powiedz sobie, ok, albo dostanę tą pracę, albo dostanę coś lepszego. Jeśli długo na to czekasz, to powiedz sobie właśnie, ok, odpuszczam, Fajnie, jakby to się udało, ale jeśli nie, to znaczy, że coś lepszego na mnie czeka i ty nie musisz wiedzieć, co to będzie. Nie musisz od razu rozglądać się za inną pracą, tylko myślisz sobie w taki sposób, że tak czy siak dostaniesz super stanowisko. Wszystko się ułoży i wszystko będzie dobrze, a ty teraz będziesz po prostu żyła tak, jakby to już było. Wiesz, że już masz tą pracę zapewnioną i po prostu planuj swoje życie tak, jakby to już było. Zachowuj się tak, jak osoba, która zasługuje na to stanowisko, która ma duże kwalifikacje, która zna się na rzeczy, która jest ciekawym pracownikiem. Odpuszczenie nie polega na tym, żeby olać ten temat, ale na tym, że ty masz takie absolutne zaufanie do tego, że wszystko dzieje się na Twoją korzyść. Może to miejsce pracy nie było dla Ciebie, bo Tobie w tej chwili wydawało się, że to będzie dobre, ale za chwilę może się zdarzyć, że coś Ci przysłaniało to, i tak naprawdę coś zupełnie innego jest dla ciebie lepsze. Jak przyzwyczaić się do tego odpuszczania i jak sprawić, żeby to było łatwe, a jednocześnie, żeby rzeczy w naszym życiu przychodziły do nas dużo łatwiej? Zacznij stosować to ćwiczenie i postaraj się robić to codziennie. Zapisuj sobie, jak chcesz, żeby wyglądało twoje idealne życie. Jak y, wygląda Twój poranek, Twój dzień, Twoja praca, czym się zajmujesz, co robisz po pracy. I kiedy masz właśnie taką rzecz, że coś się nie wydarzyło. To napisz sobie, ok, jakby jestem w porządku z tym, że, że coś się dzisiaj nie stało, czego oczekiwałam, ale widocznie tak po prostu musiało być i coś lepszego nam nie czeka. I to, że sobie zapiszesz to, yy, sprawi, że ty jeszcze bardziej to poczujesz. I właśnie poczuj to w tym momencie, kiedy to piszesz, nie możesz być z tym sprzeczna, po prostu postaraj się tak nastawić, że tak właśnie jest, że to, że coś się nie wydarzyło, to nie jest dla ciebie strata, tylko właśnie jest to dla ciebie coś dobrego, nowa okazja do tego, że coś jeszcze ma miejsce na to, żeby się wydarzyło w twoim życiu. Ponieważ gdybyś przyjęła tamtą ofertę, która mogłaby nie być dobra, to nie byłoby miejsca na to, co jest lepsze. I tutaj mówię o manifestacji, o tym, że to się może przydarzyć, ale jeśli nie jesteś tak bardzo nastawiona na manifestacje. Tylko po prostu żyjesz sobie z dnia na dzień, to ta presja, którą na siebie nakładasz, również działa na ciebie negatywnie, ponieważ kiedy czekasz, co chwilę otwierasz maila, sprawdzasz telefon, czy ktoś do ciebie dzwonił, czy nie, to ta energia, która jest w tobie, po prostu blokuje cię przed wszystkim, co może nadejść. To jest po prostu natura i czy w to wierzysz, czy nie? Energia tak właśnie działa, kiedy ty sobie myślisz chcę to, chcę to, chcę to, chcę to, chcę to i masz takie poczucie, że tego nie masz, to bardzo ciężko jest to dostać, bo ty się zamykasz i blokujesz przepływ tej energii, blokujesz te możliwości, to, że no, to może przyjść w taki sposób czy w taki. I kiedy odpuścisz, kiedy stwierdzisz, ok, ja robię swoje, ja zajmuję się teraz przyjemnościami, zjem sobie pyszny obiad, pogadam z kimś... To wtedy otwierasz się na tą energię, która może przyjść, po prostu otwierasz się na przepływ tego, co może nadejść, i właśnie w tym momencie, kiedy ty się tego nie spodziewasz, kiedy skupiasz się na czymś innym, to, co dobre, właśnie ma miejsce na to, żeby przyjść i pojawić się w twoim życiu. Daj znać, czy to, co powiedziałam, było dla ciebie jasne, czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące odpuszczenia i tego, jak to robić łatwiej. Oczywiście tutaj chodzi o praktykę i o to, żebyś ty po prostu żyła tym, że zasługujesz na to, co najlepsze i przestała gonić za tym, czego nie masz. Skup się na sobie, bądź wdzięczna za to, co już jest w twoim życiu, za to, kim ty jesteś i że zasługujesz właśnie na to, co najlepsze. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się już wkrótce i zapraszam cię do obserwowania mnie tutaj i na Instagramie.